Dzień dobry Państwu. Naszą gościnią jest pani Patrycja Zbytniewska, prezeska Fundacji LPP. Dzień dobry Państwu. Firmy chyba przedstawiać nie trzeba, każdy firmę zna. Teraz pani powie więcej o fundacji tej firmy. A przede wszystkim zaczniemy od tego, co się dzieje dzisiaj, teraz i też w ostatnich miesiącach, bo niezależnie od chyba charakteru wcześniejszego swojego i specjalizacji, to praktycznie wszystkie organizacje pozarządowe, wszystkie fundacje korporacyjne włączyły się dzisiaj w tą pomoc dla Ukrainy. Grupa LPP jest jedną z tych firm, które najbardziej się angażują. Są chyba jednym z najbardziej chronionych darczyńców. Jaka jest tutaj rola w tym zaangażowaniu Państwa fundacji? Tak, to prawda, od 2018 roku mamy fundację, której mam przyjemność być prezesem. I nie ukrywam, że mamy swoje trzy główne kierunki działań, na których koncentrujemy się w normalnych okolicznościach, w świecie bez wojny. Natomiast ten czas ostatni faktycznie jest bardzo specyficzny i w zasadzie od pierwszego dnia wojny podjęliśmy decyzję o tym, że pomagamy i pomagamy na tyle, na ile tylko możemy. Pierwszym takim bardzo istotnym dla nas działaniem była pomoc w sprowadzeniu pracowników. Mamy też na Ukrainie wielu pracowników, więc oferowaliśmy pomoc w ich sprowadzeniu. Z tej pomocy skorzystało ponad 250 osób i tak jakby pomagaliśmy nie tylko w transporcie, ale też w zapewnieniu hoteli, utrzymaniu tych osób tutaj w Polsce. Pomagaliśmy im poprzez przekazywanie bonów na żywieniowych, czy też bonów na zakupy w naszych salonach, bo wiadomo, że uciekali z reguły, nie biorąc ze sobą wielkich walizek z rzeczami. Więc to była taka pierwsza akcja, która zaczęła się w zasadzie od razu pierwszego dnia po wybuchu wojny, ale już kilka dni później podjęliśmy decyzję, że no, poza pomocą tą dla naszych pracowników trzeba też pomagać innym i przeznaczyliśmy środki finansowe na pomoc dla Fundacji Gdańskiej z racji tego, że jesteśmy z Gdańska i Fundacja Gdańska z ramienia miasta koordynowała wsparcie dla Ukrainy oraz dla Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej, organizacji, która działała w tamtym czasie, na początku jeszcze w lutym, na terenie Ukrainy. To była taka druga nasza odnoga, no ale wiadomym jest, że jako firma odzieżowa otrzymywaliśmy każdego dnia mnóstwo próśb o wsparcie w formie odzieży i tak naprawdę gro naszej działalności skupiło się właśnie na przekazywaniu darowizn rzeczowych. Do tej pory przekazaliśmy kilkudziesięciu organizacjom kilkaset tysięcy sztuk odzieży. Troszeczkę nasycił się ten rynek, powiedzmy, organizacji pomocowych, które o tę pomoc prosiły, ale nadal są organizacje, które się zwracają i nadal pomagamy. Więc to były takie trzy duże obszary. A czwarty, równie dla nas ważny, to było wsparcie pracowników, którzy sami się włączali w pomoc dla Ukrainy. I tak, z jednej strony wspieraliśmy takie inicjatywy oddolne, pracownicze, różnego rodzaju zbiórki. Mnóstwo naszych pracowników przyjęło też uchodźców do siebie, do domów, więc to były cztery takie główne filary. Oprócz tego oczywiście przekazywaliśmy wieszaki, przekazywaliśmy meble z salonów. Wszystko to, co mogliśmy, pomagaliśmy na tyle, na ile mogliśmy w realizacji chociażby idei free shopów, dostarczając reklamówki. No mnóstwo rzeczy, tak jakby bardzo szeroka działalność w ramach akcji LPP Ukrainie. Łącznie na tę pomoc przeznaczyliśmy ponad 20 milionów złotych, także spora skala. To jest znaczy chyba w Polsce to chyba, nie wiem czy nie największa, ale no, przynajmniej taka no takiej czołówce rzeczywiście, bo to jest ten. Natomiast, no właśnie, bo to jest tak jakby nadzwyczajna sytuacja, wyjątkowa sytuacja. Miejmy nadzieję, że nie będzie powtórki z tej sytuacji i ona się szybko skończy. Natomiast państwo tak na co dzień realizują, znaczy to realizują bardzo wiele różnych działań, prawda? Więc właśnie wspomina pani, że macie swoje cele, prawda? Mamy swoje cele. I to nie jest tak, że szukacie cel, tylko macie już z góry wyznaczone. Tak, prawda jest taka, że to pomaganie w różnej formie było w firmie obecne jeszcze przed powstaniem fundacji. W naszej firmie bardzo doceniamy taką aktywność pracowników, ich oddolne inicjatywy, pomysły, z którymi do nas przychodzą, no ale w pewnym momencie tych inicjatyw było już tak dużo, że zapadła decyzja, dobrze, zróbmy już fundację, powołajmy fundację, żeby troszeczkę tą działalność bardziej ukierunkować. I pod koniec 2017 roku powstała fundacja i w zasadzie przyjęliśmy sobie takie trzy główne kierunki naszych działań. Pierwszy, bardzo ważny dla nas, to jest pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, głównie z nakierowaniem na dzieci i młodzież. W naszym bezpośrednim otoczeniu, tam gdzie funkcjonujemy, zarówno na Pomorzu, jak i w Małopolsce,
Drugi obszar, również istotny dla nas, to jest ochrona zdrowia. I trzeci to jest ekologia i ochrona środowiska, jako te takie trzy główne kierunki naszych działań. I w zasadzie od początku działania fundacji no, realizujemy średnio rocznie kilkadziesiąt projektów z kilkudziesięcioma podmiotami. W dużej mierze są to nasi stali partnerzy już. Bardzo dużą wagę przykładamy do tej jakości współpracy. Znamy się dobrze, analizujemy różne możliwości, potrzeby i też staramy się łączyć różne inicjatywy po to, żeby jak najbardziej efektywnie te działania realizować. Przykładem tego jest chociażby nasza współpraca z fundacjami opiekującymi się domami dla dzieci, gdzie na Pomorzu mamy około 250 takich dzieci. One mieszkają w ramach trzech fundacji w kilkunastu domach i tak jakby zawsze patrzymy w taki sposób, że jeśli coś robimy dla jednej organizacji, to staramy się zapytać też pozostałe, czy one też tego potrzebują. I ponieważ są to fantastyczne organizacje, fantastyczni ludzie, z którymi tam współpracujemy, bardzo dbający o dobro dzieci, tak myśleliśmy poza takimi akcyjnymi pomocami typu pomoc w doposażeniu ich domów, organizacja wypoczynku letniego, myśleliśmy nad tym, co zrobić, żeby stworzyć taki projekt, który będzie odpowiadał na ich potrzeby. I usiedliśmy sobie z tymi organizacjami do stołu, do rozmów i powstał projekt Moda na lepszy start. To jest projekt w tej chwili realizowany właśnie na Pomorzu, w ramach którego dzieci, wszystkie dzieci podopieczne tych trzech fundacji, to jest niespełna 250 dzieciaków, otrzymują od nas wsparcie. To wsparcie jest przeznaczane zarówno na kwestie zdrowotne, edukacyjne, ale też rozwój pasji i talentów. Jesteśmy po pilotażu, który zakończył się w styczniu tego roku i musimy przyznać, że efekty no bardzo, bardzo pozytywnie nas zaskoczyły. Mieliśmy bardzo pozytywny feedback i zdecydowaliśmy o kontynuacji tego projektu no w tym roku, już przeznaczając na ten projekt 500 000 zł. Także mamy nadzieję, że przede wszystkim dobre inwestowanie w rozwój dzieci i też działania długofalowe mogą przynosić naprawdę pozytywne efekty. No tak, no bo to dziś jest jak nasza przyszłość, prawda? No, ktoś musi na te nasze emerytury pracować, dokładnie, więc będą miały dobre pomysły i dobrze będą, i będą zdrowe, tak. No to będą lepiej pracować. No właśnie, ale nawet najbogatsze fundacje nie mają nieograniczonych środków, prawda? No więc właśnie, jak pani by poradziła fundacjom, które dopiero firmom, które planują takie fundacje, jakie rozwiązania zastosować, żeby no, skoncentrować się na takim pomaganiu, a jednocześnie jak najlepiej wydać te środki? No bo nawet jak jesteś bogatą firmą, no to nie rozdamy wszystkiego. No musimy jakoś, no wszystkim nie pomożemy. Zdecydowanie tak. Dzisiaj jesteśmy na targach, na których wiele partnerów podchodzi, wiele fundacji proponuje swoje projekty i oczywiście zawsze chciałoby się pomóc każdemu i z każdym. Wiele z tych projektów jest świetnych, natomiast uważamy, że bardzo ważne jest to, żeby na samym początku odpowiedzieć sobie na pytanie, co jest dla nas ważne, tak? Dlaczego na przykład chcemy iść w tym kierunku, a nie w innym? I my tak jakby powołując fundację i przymierzając się do tego, jakie będą nasze główne kierunki. Z jednej strony patrzyliśmy na to, gdzie my widzimy swoje możliwości, jak my widzimy, w jakiej jesteśmy dzielnicy, jak widzimy nasze otoczenie bezpośrednio. Patrzyliśmy też na to, co się dzieje w Trójmieście, jakie są problemy, jakie są wyzwania, ale też dawaliśmy szansę naszym pracownikom. Pytaliśmy ich, jak oni chcieliby się angażować, gdzie oni widzą dla siebie możliwość takiej współpracy, czy są jakieś projekty, które są szczególnie bliskie ich sercu. I na przykład jak mamy projekty takie charytatywno-sportowe, czyli na przykład nasi pracownicy jeżdżą na rowerach, biegają w sezonie wakacyjnym, my później te wybiegane, przejeżdżone kilometry zamieniamy na złotówki i przekazujemy dla organizacji różnych pomocowych na zakup sprzętów chociażby rowerowych dla dzieciaków. To my też pytamy naszych pracowników często, jakie organizacje chcielibyście wesprzeć? I dlatego odpowiadając na pytanie, jak mądrze pomagać, z naszej strony tak, patrzymy na to, co jest dla nas ważne. Z drugiej strony warto też uwzględniać zdanie pracowników i patrzeć na to, że jakie są realne potrzeby, bo myślę, że najlepszą takim przykładem tego jest właśnie ten projekt Moda na lepszy start, gdzie mogliśmy sami jako firma powiedzieć, jako fundacja, no mamy pomysł na projekt, więc go jakoś zrealizujemy, bo naszym zdaniem najbardziej potrzebne będzie, nie wiem,
zdrowie, tak? Kwestie zdrowotne. Po czym spotykamy się z fundacjami, rozmawiamy i one mówią, że no tak jakby, oczywiście zdrowie jest ważne, ale też właśnie jakieś luki edukacyjne, żeby pomóc zapełnić, czy właśnie spełniać marzenia, bo często jest takie podejście, no dla dzieci z domów dziecka to chyba nie jest najważniejsze, żeby one mogły realizować swoje pasje. No właśnie jest to bardzo ważne. Bardzo ważne jest to, żeby one mogły się czuć tak samo jak ich rówieśnicy. Więc na pewno mogłabym poradzić, żeby nie podejmować takich decyzji na szybko, żeby to była przemyślana droga, przemyślane różne opcje i skoncentrowanie się na maksymalnie naprawdę dwóch, trzech kierunkach, bo całego wachlarza działań myślę, że żadna firma, żadna fundacja nie jest w stanie zrealizować w sposób dobry, tak? Mając, no, tak jak pani mówi, ograniczone środki i budżety, nawet jeśli duże, to jednak warto je dysponować mądrze. Zawsze jest jakiś limit. Super, dziękuję bardzo. Także proszę państwa, wszędzie w biznesie pozarządowym również i fundacjach ważna jest koncentracja na głównym celu. Tak to wygląda. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.